Szanowny panie generale, panie i panowie oficerowie, szanowny panie prezydencie, szanowna pani sekretarz, wszyscy szanowni państwo, przyłączam się do tych bardzo głębokich słów pana posła Sylwestra Tułajewa i w tym wspaniałym dniu Święta Wojska Polskiego, obchodzonym w rocznicę, dziś 98, jednej z najbardziej znaczących bitew nie tylko w historii Polski, ale w historii Europy i świata, porównywanych do bitwy o Midway czy bitwy pod Stalingradem. Chcę życzyć wszystkim żołnierzom, wszystkim oficerom, podoficerom, żołnierzom, ich rodzinom, pracownikom cywilnym Wojska Polskiego tej właśnie wytrwałości w służbie, tego sięgania do tej głębokiej kopalni ideałów i wartości, które przyświecały zawsze rycerzom i żołnierzom Wojska Polskiego przez wszystkie wieki, przez które bronili granic Polski, Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej Polski. Jednocześnie chcę serdecznie podziękować wszystkim państwu za to, że my tutaj w województwie lubelskim możemy codziennie pochylać się nad naszymi obowiązkami, nad naszymi troskami, nad naszymi zadaniami w poczuciu pełnego bezpieczeństwa. Nie mamy tego zagrożenia, które towarzyszyło naszym przeszłym pokoleniom, naszym przodkom. My czujemy się bezpieczni, bo mamy państwa, mamy żołnierzy Wojska Polskiego, wspaniałych oficerów, podoficerów i za to bardzo serdecznie dziękuję, a to podziękowanie chcę wyrazić również skromnym medalem wojewody lubelskiego, który chcę przekazać na ręce dowódcy garnizonu Lublin. To jest medal dla całego garnizonu Lublin, dla wszystkich żołnierzy i pracowników tego garnizonu. Dziękuję bardzo.